Też mamy bogaty skład. Cieszę się bardzo, witam was serdecznie. Otwieramy w tym roku pierwszy wykład. Tytuł tego wykładu jest Płynąć z nurtem życia, trauma, szansą przy zagrożeniu. Można spojrzeć na to zagadnienie z różnych perspektyw, ale to, co jest ciekawe, to to samo doświadczenie może być albo czymś niedobrym, trudnym i właściwie można powiedzieć uciążliwym. Dlatego mówimy o tym, że trauma jest czymś ciężkim. Ewentualnie może być tak samo szansą lub też zagrożeniem. Zależy, jakiej strony, z jakiej perspektywy na to spojrzysz. Chciałem podzielić się swoimi refleksjami w związku z tym tematem. Dlatego, że biorąc pod uwagę doświadczenie moje zawodowe, biorąc pod uwagę doświadczenie pracy z klientami, z grupami i tym, że to zagadnienie staje się dla mnie pewnego rodzaju wyzwaniem i gdzieś tak się dzieje, że to samo zagadnienie budzi wiele też różnych pytań, ale i też kontrowersji, bo jak z tym pracować, to rzeczywiście jest dla profesjonalistów wyzwaniem. A dla normalnego człowieka potocznie żyjącego, w którym spotyka coś trudnego, pyta się o to, jak z tego wyjść. I tak się dzieje, że w momencie, kiedy doświadczamy czegoś takiego, co nas przeciąża, co jednocześnie jest nie do zniesienia, no to wtedy różne pytania powstają pod tytułem, jak sobie z tym poradzić, jak z tego wyjść, od czego zacząć, do kogo się zgłosić i tak dalej. Postaram się podczas tego wykładu powiedzieć kilka słów w ogóle na temat traumy. Później trochę podzielić się także różnymi, w jaki sposób się pracuje, w jaki sposób pracuje się w ogóle z traumą. A na koniec mam taki krótki film, który dotyczy pracy grupowej z traumą. I to jest nagrane w 4 okręgi życia, czyli program autorski dotyczy pracy z traumą. I można ewentualnie zauważyć czy zobaczyć też, jak uczestnicy, którzy dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Ta myśl dotycząca samej traumy, możemy rozpocząć od takiego obrazu wizualnego, ponieważ zarówno te trzy obrazy pokazują równocześnie, co się może dziać, jakie potężne wyładowanie są. Jeżeli ktoś zajrzałby w system nerwowy, to rzeczywiście, jeśli chodzi o potężne uderzenie, to na poziomie systemu nerwowego, na poziomie ciała, na poziomie powięzi, na poziomie mięśni, na poziomie stawów, wszystko jest bardzo mocno naruszone. Mówimy o takiej traumie szokowej, czy nagłemu uderzeniu. I mamy doświadczenie, czy przyglądamy się temu, co się dzieje w przyrodzie, w otoczeniu, ale także możemy spojrzeć na to, co się dzieje z człowiekiem, właściwie jak biorą, jak rażony biorą. I właściwie jest tak, że przy traumie pojawiają się różne obszary, czy pojawiają się pewne zjawiska, czy pewne doświadczenia wewnętrzne. O tym później. Teraz pozwolę sobie trochę odnieść się do definicji traumy, którą być może gdzieś słyszeliście, nie. Między innymi to jest, bo z greki oznacza ranę lub zranienie. To oni, którzy na poziomie fizycznym, kiedy dochodzi do pracy lekarza i to można zauważyć, że każda takie operacja jest pewnego rodzaju traumą na poziomie ciała. I o tym też się mało mówi, bo mówi się tylko o tym, że jest operacja, jest pewien określony zabieg, ale jakie skutki to wywołuje na poziomie ciała, o tym się mało wspomina lub w ogóle się nie wspomina. Mianowicie ci, którzy oczywiście są w gabinetach i ci, którzy zajmują się traumą, mogą równocześnie zauważyć, co się dzieje w ciele, dlatego że jak mówimy zranienie, to skutki są na poziomie ciała, ale trauma oznacza także zranienie, uraz także na poziomie psychicznym, to jest intensywny lęk, przerażenie. Czasami to jest tak, że przy następnym podobnym wydarzeniu człowiek przeżywa lęk, jeszcze się nic nie stało, a już przeżywa lęk. Czyli na przykład to kojarzy ktoś z szpitala z czymś bardzo niewygodnym, złym, trudnym. Ja też miałem takie doświadczenie, że kojarzyłem w ogóle szpital z czymś złym, a szczególnie chodzi o zastrzyki. Ponieważ miałem 5 lat trafię do szpitala i oczywiście tam była ilość seria zastrzyków. Jako młody chłopak nie znosiłem tego, a później, kiedy miałem kilkanaście lat i trafiłem później też na izbę chorych,
to już bardziej w wojsku. I jak pielęgniarka wołała Bednarczyk na zaszczyk, to ja wszystko robiłem, żeby zwiać. Po prostu nie było to dla mnie nic do zniesienia. I wtedy jeszcze nie wiedziałem o tym, że to jest właśnie taka sytuacja, w której to są skutki pourazowe. Bo to długoterminowo, jako mały chłopiec dostawałem kilkanaście razy zaszczyki. W związku z tym brak ochrony, lęk, strach później się pojawia przy każdym następnym zaszczycie. Mówimy też o bezradności, właściwie jestem utknięty w pewnej sytuacji i umiem z niego wyjść. Mówimy też o przerażeniu, tak zwanym na poziomie ciała, utraty kontroli. I to jest ciekawe, że trauma pozostawia po sobie blizny. To nie jest jakiś wielki kłopot, dlatego że blizna wskazuje na to, że coś było, coś się wydarzyło, coś równocześnie, co sprawiało ogromny kłopot. Wcześniej, tak. Spróbujmy wejść na taki poziom dwóch obszarów. Mówimy o tych traumie prostej i traumie złożonej. Trauma typu pierwszego i typu drugiego. Dlaczego takie rozróżnienie? Dlatego, że przy pojedynczych, niespodziewanych wydarzeniach, jakikolwiek, to może być wypadek, to może być, tak mówiłem wcześniej, operacja, jakiś zabieg, to może być nagłe wydarzenie, które zszokowało mnie, to wtedy to wydarzenie, chociaż jest trudne, to łatwo się go leczy. Przepraszam, nie tyle łatwo, co zdecydowanie łatwiej. Tutaj można też wyrazić później symptomy, które są po takim zdarzeniu jednorazowym. Obrazy pamięci najczęściej klarowne, jasne, żywe. Niektórzy mówią o tak zwanych flashbackach, czyli nagłych wspomnieniach. Nagle się coś pojawia. Pamiętam pewnego mężczyzny, w którym pracowałem. Wtedy pracowałem na poziomie ciała i poprosiłem, żeby on na chwilę się położył, pozwolił wejść w stan wibracji nóg. I w momencie, kiedy to się pojawiło, on się wyrwał nagle z tego miejsca i jakby nagle znalazł się w innej rzeczywistości. Pojawił się obraz czegoś strasznego dla niego, nie do strawienia, nie do przyjęcia. Tego było zbyt dużo. I to był ten flashback, czyli nagłe przypomnienie jakiegoś krótkiego wycinka zdarzenia, które było zbyt duże, zbyt ciężkie i wtedy nie było do pomieszczenia. Typowy obraz zespołu stresu pourazowego, tak? Ktoś jak przypomina sobie różne filmy, w których żołnierze brali udział, a później wracali do domu. To wszelkiego rodzaju obrazy, wspomnienia z tego, co się wydarzało na polu bitwy czy polu walki, było nie do zniesienia. Więc obraz w nocy najczęściej się wtedy pojawiał. Kiedy śpisz, jest tam wyciszenia, tam relaksu, i cała ta sfera emocjonalna, ta nieświadomość, obrazy nieświadomości wchodzą intensywnie i wtedy ludzie się budzą spoceni, przerażeni, wystraszeni albo mają poczucie, jakby byli w konkretnej akcji. Tego nie ma, ale świat się toczy wewnętrznie i jest przerażający. I mówimy o tym, że kiedy mówię o żołnierzach, to nie myślę o jednorazowym wydarzeniu, tylko powtarzających się kwestiach. I tutaj można byłoby zwrócić uwagę, to co jest tam uwzględnione i napisane, że podstawową emocją, która też wtedy występuje, to jest lęk. Na poziomie ciała przerażenia, na poziomie emocji lęk. Emocje i ciało są ze sobą sprzęgnięte. Więc warto jakby też taką mieć tylko taki ogląd tego, że zarówno ciało, jak i emocje są ze sobą sprzęgnięte, a bardzo mocno jest można doświadczyć tego ogromnego przerażenia i strachu, jeśli chodzi o tam wyższego. Bo szok, którego doświadczasz, on całego ciebie paraliżuje, czy może doprowadzić do paraliżu. To mówią o totalnym bezruchu i możliwość poruszenia się. Ludzie po wypadkach, ludzie po różnych zdarzeniach, nagłe reakcje, nagle przytrzymania, zamrożenia w ciele, unieruchomienie, to jest to, co wtedy występuje. Ale możemy wziąć pod uwagę traumę typu drugiego. To już jest o wiele bardziej skomplikowane i trudniejsze, dlatego że tu jest seria powiązanych ze sobą zdarzeń lub długotrwałych, czyli powtarzających się. Najczęściej to są sytuacje w domach, kiedy dzieci są bezradne, bezsilne, nie mają żadnego wyjścia i ojciec czy matka, czy ewentualnie rodzina
regularnie traumatyzuje, tak to się mówi, poprzez swoje zachowania dzieci i tworzy tak zwaną wyuczoną bezradność. Czyli właściwie nie jesteś w stanie przejść danej sytuacji później w życiu dorosłym, bo ciągle wracasz do tej bezradności, bezsilności i nie masz energii, żeby to przejść. I jest to bardzo ostre, mocne i głębokie doświadczenie. I teraz tutaj jest to takie określenie, że bycie przedmiotem znęcania i wykorzystywania, tak? Jak mówimy o stale powtarzających się wzorcach przemocowych, tak? To wtedy mówimy o tym, że ktoś, kto doświadcza regularnie przemocy, regularnie jakiegoś nadużycia, to w końcu na poziomie ciała zapada się. Na poziomie ciała można by zwrócić uwagę, że czasami ktoś, kto doświadczył regularnej przemocy, może być takie jakby zwiotczałe mięśnie, a równocześnie zapadnięcie. To znaczy, że nie ma już tej mobilizacji tego mięśnia do walki. I symptomy, to jest tak jak wcześniej te flashbacki, różnego rodzaju dysocjacje, czyli wyłączenia. Tak? Czyli na przykład pamiętam jeszcze, jak kiedyś miałem kontakt w szkole z dzieciakami, to dzieciaki, które pochodziły z różnych środowisk, a szczególnie trudnych, były takie momenty, kiedy dysocjowały się. Po prostu nagle znika na poziomie na lekcji albo w czasie pytania, kiedy jest pytanie do, z czegoś tam, z jakiegoś zagadnienia, nagle jakby go nie było, znika. Przerażenie, zbyt trudne doświadczenie, kiedy ktoś go coś pyta, bo czuje paraliż i wyłączenie, dysocjacja, znikanie. I to są te trudności, też mówimy o zaburzeniu przywiązania, czyli jak mówimy o przywiązaniu do kogoś, na przykład mężczyzna do kobiety, kobieta do mężczyzny, później dziecko do matki, tak? To jeżeli chodzi na poziomie rodziny, jest zaburzenie tego przywiązania. Dziecko jest przymrożone i nie wychodzi do relacji, ani nie poprosi, ani nie odejdzie, nie ma za bardzo ruchu. W związku z tym to zaburzenie przywiązania, nie mówimy o bezpiecznej więzi, bo jej nie ma, tylko jest ciągła instynkt i takie zagrożenie, że za chwilę coś się stanie, że albo zostanę opuszczona, opuszczony, albo zaatakowany, albo ktoś mi coś zrobi. Więc cały czas jest taka czujność, ponieważ wielokrotna ilość doświadczeń negatywnych spowodowała, że ja już nie bardzo wierzę, ufam, że cokolwiek dobrego może mi się wydarzyć, czy może mi spotkać. Równocześnie warto zwrócić uwagę, że przy tych powtarzających się trudnych doświadczeniach są też takie, jest wysoka zachorowalność, dlatego że układ odpornościowy, układ immunologiczny, odpornościowy i także układ hormonalny jakby załamuje się podwyższony stres, który jest ciągle obecny w organizmie i jest taka duża mobilizacja organizmu, że organizm po prostu w tym momencie nie wyrabia, nie jest w stanie produkować obrony własnej i wtedy załamuje się i dochodzi do wtedy zwiększonej zachorowalności, stąd żołnierze albo inni, którzy są po stresie pourazowym, są podatni szczególnie za zachorowalność. Na poziomie mamy podwyższony poziom kortyzolu, mamy też równocześnie obniżoną odporność, mamy też zwiotczałe mięśnie, więc jest bardzo dużo różnych takich ograniczeń, które w momencie pojawiającego się stresora zewnętrznego doprowadzają po prostu zwyczajnie do zapadnięcia się systemu. I stąd może dojść do choroby. Chciałbym kilka słów powiedzieć na temat rodzaju traumy. Najpierw odniosę się do tego, co jest takim szerokim kontekstem. Mamy traumę transgeneracyjną, tak? Czyli mówimy przeciążenie transgeneracyjne. Tak? Jeżeli wiemy o tym, że w naszych pokoleniach różne doświadczenia się wydarzały. Na przykład takim znaczącym wydarzeniem, taką długoterminowym, powtarzającym się, to była II wojna światowa. Albo dziadek, albo pradziadek, oni byli obciążeni, ewentualnie rodzice, jeśli ktoś ma rodziców jeszcze, którzy przeżyli wojnę, przez 5-6 lat byli albo w polu traumy, albo ich członkowie rodziny przeżyli szczególnie trudne wydarzenia. I teraz to sama energia, która jest nagromadzona, ona jest obecna. I później ci rodzice sami mają swoje dzieci, powiedzmy, że to są rodzice was samych, i oni są nasiąknięci także nieobecnością swojego rodzica. Dlatego, że ta energia i to doświadczenia wielokrotnie zabierają.
Na pewno są zdolni do tego, żeby położyć dzieci, zarówno wcześniej są, żeby wykonywać obowiązki, zarówno są zdolni do tego, żeby funkcjonować społecznie, nie wiem, prowadzić firmę swoją, ewentualnie pracować w zakładzie pracy. Wszystko to są w stanie wykonywać. To są pewne rodzaje czynności, które są w stanie robić. Ale gdy chodzi o emocjonalny kontakt, wtedy zaczynają się kłopoty. Mama nie potrafi wejść w pewny kontakt, bo jest przeciążona różnymi obrazami, doświadczeniami transgeneracyjnymi u swoich rodziców, którzy byli na przykład na wojnie. Mówimy także o różnych innych wydarzeniach transgeneracyjnych. To nie musi być wojna, to może być każde inne. Na przykład utrata majątku, tak? I wtedy u na przykład rodziców, rodzice, dzieci później były świadkiem, uczestniczyły też w polu radzenia sobie. Jeśli sobie poradzili, rodzice jest ok, ale jeśli utracili bezpowrotnie, właściwie załamali się też emocjonalnie, to dzieci w tym momencie czują ten ciężar, ile razy by chcieli sięgnąć podobno swoje własne, tyle razy czują ten ciężar, który jest u rodziców poprzedniego pokolenia. I w związku z tym mówimy o transgeneracji, czyli generacje wyżej, czy to są rodzice, dziadkowie, prodziadkowie. I z mojej praktyki wynika, że to po prostu jest bardzo raz, że normalne, a raz, że nie jest takie łatwe do tego, żeby powiedzieć temu czemuś nie, widzieć rodziców takimi, jakimi są, bo rzeczywiście nie mają wpływu, nie mamy wpływu na to, jak oni byli, bo kontekst społeczny, ewentualnie wydarzenia losowe sprawiają, że oni takie, a nie inne rzeczy doświadczeni. Więc jest jasne, że to, co jest wytworzenie w sobie takiej postawy, to jest, że oni są tacy, jacy są, więc na to nie poradzisz. Po prostu tak się wydarzyło. I to jest ta postawa akceptująca, co jest strasznie trudne. Żeby to wytworzyć, to równocześnie potrzebujesz trochę wyjść z tego obszaru przeciążenia, które oni mieli. Czyli, że ty możesz mieć inne życie, ale lojalność ci mówi, nie jest to takie proste. Lojalność mówi, pozostań w tym, co oni mieli. I teraz decyzja, że chce inaczej, oznacza samotność. Oznacza nie bycie w tym doświadczeniu. Bo przecież to pozornie tworzy poczucie bezpieczeństwa. To daje ci możliwość, że kiedy jesteś w obszarze tej traumy, z rodzicami, jesteś też bezpieczny. Przynależy do jakiejś grupy. Wprawdzie niekoniecznie to jest grupa pełna życia, żywotności w tym konkretnym temacie. Na przykład utraty majątku, czy ewentualnie utraty dzieci, czy jeszcze czegoś tam. Natomiast czujesz się bezpieczny. To jest sztuczne bezpieczeństwo. A to, na czym nam najbardziej zależy, to na bezpieczeństwo. I wraz z tą traumą jest inna, to jest trauma symbiotyczna. To jest taki rodzaj traumy, kiedy dzieci małe chcą mieć kontakt z mamą czy tatą, głównie mamą, bo to chodzi o ten pierwszy okres życia, ale nie są w stanie mieć kontaktu z własnym rodzicem, ponieważ rodzic jest w traumie, więc mogą mieć z traumą tego rodzica kontakt. Cokolwiek to znaczy. Zdarza się, że na przykład rodzicowi umiera, mama czy tata, mama traci pierwszego syna lub córkę. Cała uwaga jest po śmierci przy tym dziecku. Następne dziecko się rodzi. Emocjonalnie czuje, że nie może mieć kontaktu z mamą, bo mama jest żałobnym w pierwszym dziecku. Mama jest jeszcze w tym połączeniu z tym dzieckiem. Co robi maluch? Mówi, żeby przeżyć, to jest najważniejsze. Muszę się połączyć z kimś. Nie mogę mieć mamy. To przynajmniej to, co ma mama, z tym się połączy. I łączy się z tą mamą. I wtedy mama na mnie patrzy, bo tam jest jej wzrok skierowany. Więc ciekawe jest to, że w momencie, kiedy mówimy później o dorosłym życiu, że ktoś mówi, mam trudność w relacji, dlatego mam trudność w relacji, bo jakby nie złapałem czasami, nie wytworzyłem sobie możliwości budowania więzi z podstawowym rodzicem, jakim jest mamą. I później to się też przenosi na poszczególne inne relacje. Dlatego, że ten pierwszy wzorzec jest znaczący dla naszego życia. Tam jest to bezpieczne przywiązanie już. I mamy inną traumę szokową, o której wspomniałem wcześniej. To są te nagłe wydarzenia, które spowodują, że człowiek totalnie jest zamknięty, czy zamyka się. Tak? Jest jak w kapsułę wpada. Jest ten stan przygrożenia. Można widzieć w różnych sytuacjach, mówię też operacji, wypadku, ale miałem teraz na myśli zwierzęta. Tak? Dochodzi do jakiegoś niebezpieczeństwa, kiedy dane zwierzę się zamraża. Takim przykładem jest taki domowy obraz, jak jest kot i mysz.
mysz widzi drapieżnika, to co robi, daje trupka, nie? I wtedy patrzysz na tego, na tą mysz, a kot ją tak cały czas ją popycha, łap, bo chce sprawdzić, czy żyje, nie? A mysz udaje, nie? Bo wie, że musi przeżyć, więc kot widzi, że jednak trupek, odchodzi, a mysz poleciała. To jest ta nieprawdopodobna umiejętność radzenia sobie, żeby przeżyć. I dokładnie takie same mniej więcej obrazy są współtworzone, jeśli chodzi o naszą rzeczywistość. W przypadku innych zwierząt jest inaczej, że potrzebne jest tak zwane rozładowanie energii zatrzymanej podczas traumy. I trauma szokowa ma to do siebie, że w tej traumie szokowej człowiek doświadcza zamrożenia, na przykład stanu zamrożenia. I potrzebuje jakby wyjść z tego stanu zamrożenia poprzez na przykład poprzez wibrację. To jest to rozpuszczenie tego napięcia, które jest tej energii mobilizacyjnej do walki lub ucieczki. Tam będę dalej o tym wspomniał. Ale warto wspomnieć o tym, że szokowa, te nagłe wydarzenia, one się zdarzają także w traumie transgeneracyjnej. Mogą też się zdarzyć u mamy. Ale wiem, że to jest coś nagłego, nieprzewidzianego, co nie jesteśmy w stanie pomieścić sobie tego przeciążenia. I mamy traumę rozwojową na przykład. Jest też ciekawe, ponieważ mamy różne fazy rozwoju dziecka. Pierwsza faza jest kontaktu i dziecko chce nawiązać kontakt. I mama nie daje. Mówimy o tym, kiedy zaraz powrócę. I wtedy dziecko nie wytwarza czucia w sobie. Brakuje czucia. Brakuje później czucia w otoczeniu, w kontakcie. Tak? Czyli utknęło w jakimś miejscu. To, co powiedziałem, trauma typu drugiego, kiedy są ciągle powtarzające się wydarzenia, one powodują w pewnym sensie powtarzające się, mogą wpłynąć na to, że definiujemy coś jako traumę rozwoju. Coś powtarza się regularnie w jakiejś fazie rozwoju, na przykład kontaktu. Dziecko potrzebuje wytworzyć kontakt. Nie umie tego kontaktu wytworzyć. No i dochodzi w tym momencie do zatrzymania, zablokowania. Na poziomie ciała mamy wszystkie objawy, te fizyczne traumy. Nie fizyczne, tylko te związane z trzema reakcjami mózgu pęcznego. I później mamy także to czucie jest ograniczone, trudno nam czuć się. Oczywiście to się później może przenosić w inne fazy rozwojowe, bo inną fazą rozwojową, gdzie dotyczy też, gdzie mówimy o traumie, jest trauma relacyjna, tylko dotyczy dostrojenia. Tam, gdzie mówimy o traumie rozwojowej, mówimy o dostrojeniu. Druga faza jest czucie, czy zaufanie, przepraszam, nie zaufanie, tylko czucie, a później jest dostrojenie. Czyli gdy mówimy o dostrojeniu, to mówimy o tym, kiedy mama odpowiada na potrzeby dziecka. Bo to dziecko prosi, o coś prosi, mama zauważa twoje potrzeby, chodzi o przewijanie, chodzi o karmienie to wczesne, a później oczywiście kontakt, tak samo. I mamy inne autonomii, zaufania, nie chcę o nich wszystkich opowiadać, bo dlatego, że kiedy mówimy o samej zdrowiu rozwojowej, no to trzeba było naprawdę temu poświęcić sporo czasu. I mamy traumę relacyjną, to jest też powiązane trochę, czy ona wpływa, czy jak pozostałe niektóre, może wpłynąć na przykład traumę rozwojową. Na przykład mamy bezpieczne przywiązanie, wtedy nie mamy mowy o żadnej traumie, wtedy mama odpowiada na potrzeby, dziecko jest gotowe wchodzić w kontakt, mówimy o pewnym przepływie, wtedy mówimy o bezpiecznym przywiązaniu, dziecko się czuje bezpiecznie, może się oddalić, może się przybliżyć. I o to generalnie też w terapii korektywnych doświadczeń chodzi. Żeby z jednej strony każdy mógł sięgnąć to, co potrzebuje, o bezpiecznym przywiązaniu, a z drugiej strony odejść wtedy, kiedy chce. To jest ta równowaga pomiędzy więzią a autonomią, czyli przywiązaniem, a swobodnym poruszaniem się. Tak. I oczywiście tutaj mamy niektóre traumy relacyjne, chodzi o unikowe, nieraz rodzic unika dziecka, albo mamy ambiwalentne uczucia rodzica do dziecka, albo dezorganizowane, że nie wiadomo, w którym momencie to się stanie, co rodzic zrobi wobec dziecka. I to należy do traumy relacyjnej, mówię też, trzeba byłoby to swobodnie gdzieś tam opisywać i więcej czasu tam poświęcić. Takim opisem też konkretnym dotyczy traumy prenatalnej. To jest ten najwcześniejszy okres. To jest wtedy, kiedy dziecko jest w łonie. To jest bardzo ciekawe zagadnienie, coraz więcej się o tym pisze. Coraz trudniej się z tym pracuje, bo nie mam do tego dostępu w ogóle. To jest trochę tak, że w te 9 miesięcy, to jest początek, ale w tym czasie u mamy się wiele rzeczy dzieje. Dokładnie dziecko jest całkowicie połączone z matką. W związku z tym wszystko, co matka czuje, dziecko czuje. Wszystko, co się dzieje u matki, dzieje się u dziecka. Takiego rodzaju szok dzieje się, szok matki, dzieje się także szok u dziecka. Więc naprawdę
w tym obszarze jest ogromny też, może być deficyt. Natomiast jest interesujące, że nie będziemy tutaj szczegółowo o tym mówić, wspomnę tylko, że gdy chodzi o nerw grzbietowy, który jest odpowiedzialny w połączeniu z taką czujnością, żeby walczyć i uciekać, to w tej sytuacji, w tym okresie prenatalnym, jest ta reakcja taka, powiedziałbym, gadzia, która w tym momencie jest obecna i dziecko się kurczy, na przykład błoni. Nie ma dostępu. Jest całkowicie skurczone. I wtedy nikt do niego nie dotrze. Tak? Ponieważ chroni się przed tym, co u matki jest. Jakiś taki napór. Natomiast to, co jest od wewnątrz tego dziecka, to jest ciekawe, że dziecko w tym momencie i tak jest karmione stresem, który jest kortyzol, stres, który jest obecny w matce, on tak samo wchodzi, że jest układ pokarmowy, to jest właśnie bezpośrednio dziecka. Więc na takim poziomie to jest obecne. Na poziomie takim reakcji ciała, skurczenia, to jest jeden poziom, a drugi to jest, że przez układ pokarmowy, wszystko przez tak samo przez układ pokarmowy, to wszystko wchodzi do dziecka i to jest obecne. Zamiamy dwa poziomy. I wejdźmy dalej, to tylko porodowa, kiedy mówimy o różnego rodzaju porodach. Naturalny poród jest naturalny. Ciekawe jest, że każdy poród ma swoją później dynamikę przełożenia. Mówimy o tak zwanym wzorcu okołoporodowym. To dziecko jest wypychane. Ciekawa metafora życia. Wypychane w życie. Albo nagle, właściwie nagle się szybko dziecko urodziło. Niewiele, 15-20 minut po sprawie. Nagle wpadł w świat. Innym razem mówimy, że dzisiaj 2 tygodnie po terminie, albo 2 tygodnie, albo tydzień po terminie. Nie może wyjść na świat. Ciekawe, metafora. Albo jest tak, że zbyt szybko wychodzi na ten świat. Dlaczego? Nie wiadomo. Ale to jest ciekawe, są później przełożenia już w samej praktyce. I to jest interesujące. Albo mamy cesarskie cięcie. Weźmy to ostatnie pod uwagę. Dziecko jest wyjęte do świata. Ona nie ma kooperacji z matką. Podczas kiedy jest powód, dziecko kooperuje z matką. Wychodząc właściwie odbija się od rodziców. Równocześnie jest ciekawe, że ja kiedyś na jednym ze szkoleń byłem ogromnie zaciekawiony tym, że ruch dziecka jest przefantastyczny. Kiedy jest łożysko, to łożysko dokleja się do macicy. To jest tak, jakby dziecko mówiło, do ciebie się mało dokleja. A później odbijam się od ciebie. A jak jest cesarskie dziecko, jest dziecko wyjęte, no się nie odbija od mamy. Nawet nie ma tego ruchu, nie ma nawet tej energii, nawet nie ma koordynacji. Po prostu utyka w tym, przy tej przestrzeni. I później jest ciekawe, że te doświadczenia później się przenoszą na konkretne sytuacje życiowe. I mówimy o pewnym wzorcu poruszania się. No i mamy tą tramę egzystencjalną, gdzie chodzi o, może należeć do szokowej, kiedy rzeczywiście chodzi o losowe wydarzenia. Czasami ludzie tracą śmierć, jest kilkoro ludzi, jest tak, że ludzie tracą nagle coś, wszystko tracą. W czasie wojny tego było dużo, ale także kiedy dochodzi do wypadku, do śmierci nagłych, tym był egzystencjalny. Gdzie twoja egzystencja właściwie, kogoś egzystencja jest im tyle zagrożona, co właściwie życie jest pozbawione. I to doświadczenie dotyczy takiego twojej granicznej sytuacji. Nie chodzi o twoje tylko życie. Kiedy ulega wypadkowi, ty inki, to wtedy dochodzi do tego, że twoja egzystencja właściwie od wewnątrz jest złamana. I chciałem tutaj powiedzieć to, że łatwiej uporać się z traumą pierwszego rzędu niż drugiego. Ciekawe jest też to, że nie każde obciążenie stanowi traumę. Nie każde. Są rzeczy, które potrafimy znieść, podnieść. To doświadczenie trudne da się ogarnąć. I warto na to zwrócić uwagę. Ale traumy stanowią wielkie obciążenie. Czyli o traumie wtedy, kiedy nie tylko to jest rana, ale to jest przede wszystkim przeciążenie. Ja tego nie umiem pomieścić. To jest zbyt dużo. I wtedy mi to zatrzymuje przeciążenie. I warto rozróżnić dwie rzeczy. Jedna, że trauma jako zdarzenie obiektywne, czyli mówiąc inaczej, jako zdarzenie obiektywne, to nie wiem, czy to jest dobre słowo, tak, w cudzysłowie, obiektywne. I druga rzecz jest, że to jest przeżycie.
Bo to samo wydarzenie na jednego będzie trauma, na drugiego nie. Więc to jest zależy od mojego, od wielu różnych czynników, ale między innymi także od mojego stosunku do tego, co się wydarzyło. Więc to jest subiektywne moje przeżycie. I w momencie, kiedy ja sobie z tego znam sprawę, to już tak łatwo tym pojęciem, to pojęcie tak łatwo nie używam, czyli go nie nadużywam. Mówimy o PTSD, czyli mówimy o tym, że gdy mówimy o PTSD, to mówimy o tym posttraumatycznym doświadczeniu, czyli że dane doświadczenie jakiś czas temu się wydarzyło i mamy wszystkie objawy związane z tym wydarzeniem, między innymi flashbacki, o których wspomniałem wcześniej. I tutaj są trzy takie podstawowe reakcje. Każdy, kto jakoś z traumą się spotkał, o tym wie. Fizjologiczna reakcja na traumę. Jeżeli dochodzi do sytuacji rzeczywistego zagrożenia, to jest na poziomie mózgu gardziego naszego, czyli tej pierwszej części mózgu, w której te reakcje są widoczne. Tak? Czyli ma na przykład, jak każdy przeżył coś takiego, że teraz biegnie, mam co tutaj arturowo, czyli uciekł. Jest to naturalna reakcja, wtedy sobie niektórzy są gotowi uciekać w różne miejsca. Na wodę, na drzewo, no przeróżnie. To jest kwestia naprawdę własnej inicjatywy i sposobu ochrony siebie. Tak? I to jest cudowne. Natomiast inni mają ochotę, jak nie jesteś w stanie uciec, no to jeszcze możesz zamarczyć. Intruza można wziąć pokonać, więc to się robi, po prostu walczy z nim. Tak? Uda się, to się uda. Więc to jest naturalne. I możemy mieć zatrzymaną walkę na poziomie emocjonalnym, to jest gniew, złość komuś, tak? Jeden z moich ulubionych terapeutów kiedyś opowiedział taką historię, że miał siebie na zajęcie takiego człowieka, który miał problemy z odcinkiem lędźwiowym. Strasznie mu dopuszczał to lędźwiowe. I proponował mu, żeby on się przyglądał, co ten ból nosi, co on oznacza. No i oczywiście mija jeden dzień, drugi, trzeci. Czwartego dnia nagle sobie usiadam, ja ten, który siedział i przyglądał się temu bólowi, mówi: już wiem, co to jest. Co to jest? Miałem taką sytuację, że miałem ochotę kopnąć mojego brata w tyłek. Tak się zezłościłem, że miałem ochotę kopnąć po prostu w dupę. Ale tego nie zrobiłem, bo się wstraszyłem. A to prowadzący mówi: zróbmy tu taką scenę, kto by chciał być bratem, ok, jest brat, poducha nastawiona, ok, ochrona jest bezpieczna, no to jak się ten zamachnął, porządnie przyłożył pod nogą. No i później pytanko, bo na kolejnym pytanie, jak tam jego odcinek będzie. On mówi: jest to, ustąpiło. Cała energia walki, którą wcześniej dał zrobiła, ale on zatrzymał na pewno. W związku z tym nie doszło do reakcji. Ale poszło lędźwia. W związku z tym odcinek lędźwiowy dokuczał. Jasne pytanie. Jeżeli tam energia akurat jest umiejscowiona, jest zblokowana, no to atakuje wykrzyżowany odcinek. W związku z tym jest problem. I taka proste doświadczenie, mówi, że wiele lat korzystałem z różnych rehabilitantów, różnych terapii manualnych, nic nie pomagało. Dopiero jak się przyłożył, swojemu bratu wypłacił za to, czego nie zrobił kiedyś, ruch się dokończył, miał nastąpił. I mówimy o ostatnim, to jest, mówimy o zastygnięciu. Tak, zastygnięcie to jest to doświadczenie bez ruchu, dysocjacja, podporządkowanie się, zapalnięcie się, tak? Wyłączenie na poziomie mięśni to jest zwiotczenie, nie ma mobilizacji, jest odcięcie, nie można nic zrobić, przymrożenie, zamrożenie. Teraz w momencie, kiedy dochodzi do zamrożenia, to co mówiłem, te wibracje wszystkie, które są, one wspierają o to, żeby odmrażać w ogóle osobę, żeby się odmrażały, szczególnie gdy chodzi o zbroje nasze emocjonalne, kiedy dochodzi do wibracji, one tylko odmrażają. Natomiast niekoniecznie rozwiązują problem. W związku z tym warto je to widzieć. Mamy kolejną rzecz taką istotną, takie trochę informacje na temat reakcji mózgu emocjonalnego. Mamy funkcje poznawcze, to jest ta część odpowiedzialna za analizę, syntezę. Możemy analizować różne sytuacje i to jest coś, co należy do naszej natury ludzkiej. Tak? Mamy układ limbiczny, wszystkie funkcje afektywne, tutaj mam na myśli emocjonalny kontakt, nawiązanie, kontrola, pamięć, wartość,
mówimy o nawiązywaniu relacji, układ limbiczny i w tym układzie limbicznym też przechowywane są różne doświadczenia emocjonalne. I mamy też to, co mówiłem, pięć mózgu, czyli mówimy o tym takiej podstawie, kiedy odpowiedzialne pięć mózgu za odżywianie, za równocześnie jedzenie, spanie, to jest te podstawy fizjologiczne potrzeby. I jeżeli popatrzymy na traumę, to trauma narusza, tutaj mamy także jeszcze układ obwodowy, autonomiczny układ nerwowy i także obwodowy układ nerwowy. To jakby doświadczenie, ono tego wszystkiego dotyka. Wszystkich tych możliwości, na przykład skutki mogą być poznawcze, nie, nic nie pamiętam, emocjonalne, ja nie czuję, somatyczne, ja nie czuję żadnej emocji, ja nie czuję swojego ciała, tak wydarzy. Tak? Może być tak, że jakby cała kwestia poruszania się jest ograniczona. Czyli jeżeli spojrzymy na to, że wydarzenie dane, przeciążające, dotyka człowieka, czuje. Jego wola, który mówi, jeżeli chcesz, to możesz. Teoretycznie tak. Ale jeśli to doświadczenie jest silniejsze od ciebie, to jest to po Boże życzenie, a tego nie zrobisz. Możesz, ale nie zrobisz. Dlatego, że twoja wola jest za słaba. Dopiero ona jak jest połączona razem z twoimi reakcjami emocjonalnymi, odruchem, że chcesz i umiesz, to zrobisz. Tutaj trochę mogę o tym wspomnieć. Patrz jeszcze jak mam. Jeszcze mamy trochę czasu, już nie wiem, ale mamy. Co fizjologicznie zachodzi w mózgu? Jest sytuacja niebezpieczna, jest zarejestrowana najpierw w ciele. Widoba, to powiem, automatycznie. Coś nam tam pojawia się. Mamy, jak mówimy o hormonach i mówimy o energii potrzebna dla rąk, czyli energia nasza też jest blokowana i mamy tutaj mobilizację. Czasami. Albo jest nadmierna mobilizacja. Czy nie jest mobilizacja do tego, żeby walczyć lub uciekać? Jest, ale jeżeli jest zbyt niebezpiecznie, jest zatrzymany. I będzie ranić się kortyzolem. Skóra nie odczuwa bólu. Czyli mówimy o tym, że czasami jest tak, że to znowu są takie wspomnienia o tym, co czytałem gdzieś, czy słyszałem, że jak będzie jakieś postrzału, to ten, który jest postrzelony, nie czuje bólu, tylko ucieka i dopiero patrzy później, że rzeczywiście został postrzelony. To jest całkowite przywrócenie tego miejsca. Czyli mamy, jak popatrzymy na to, to jak ja się nad tym zastanawiam wielokrotnie, nad samym leczeniem traumy, mimo leczenia, bardziej mówię o leczeniu traumy, to należy uwzględnić różne poziomy doświadczenia. Bo jeżeli coś jest długoterminowego, na przykład, no to i gospodarka hormonalna słabo funkcjonuje, tak? Też się tak zdarza, to musimy także to wzmocnić. Jeżeli pracujemy z traumą i rozwiązujemy tą traumę, to tak samo wszystkie te rzeczy zaczynają się wycofywać. Nie ma żadnej energii, jest większa, jest lepsza gospodarka hormonalna, lepiej funkcjonujesz na poziomie hormonów, nie masz takiego poczucia zagrożenia wewnętrznego ani zewnętrznego, po prostu zaczynasz być o wiele bardziej spokojniejszy, a tym samym pojawia się samoregulacja, która jest potrzebna dla zdrowego funkcjonowania. Przejdźmy może dalej, bo jeszcze mam trochę chciałem. To jest interesujące, bo to jest coś takiego, że mamy okno tolerancji stresu. Każdy z nas ma jakieś tam doświadczenie stresu. Ja się traumuję i tutaj, jak mówię o tej sinusoidzie, tutaj nie ma traumy. To jest takie normalne funkcjonowanie. Tak? I mówimy o tym, że pozwalamy sobie na to, żeby nie wchodzić na nadmierne pobudzenie. I mówimy o zbyt małe pobudzenie gałąź parasympatyczna, układu nerwowego. Mówimy o wyciszeniu. Czyli wtedy się pojawia wyciszenie. Jesteśmy w stanie relaksacji. Jest trochę pobudzenia, mamy odpowiedni moment, potrafimy się wycofać i znowu wyciszyć. I znowu wchodzimy w pobudzenie i znowu wyciszenie. Mamy takie płynne sinusoidy, w płynny sposób poruszamy się w swoim życiu. Nie ma jakiegoś większego. Natomiast jest pewien kłopot. Jeżeli dochodzi do czegoś, co jest przeciążające i łamią się te granice takiego naszego naturalnego tolerancji stresu, wtedy oczywiście za chwilę pojawia się nadmierne pobudzenie, śmiertelne lęk, coś jest niebezpiecznego, coś mi się stanie. Tak? Gdybym miał tutaj naszkicować przeciążenie, to przeciążenie najprawdopodobniej byłoby w tym miejscu. Tak? Tu dochodzi do przerwanych granic na przykład. Tak? Gdzieś tu mogą być przerwane granice i nagle wskakuje w tym momencie
ponieważ jest zagrożenie, przeciążenie, przerwane granice naszego poruszania się sinusoidalnego i nieokreślone poczucie gromu, chwilę coś się stanie, po prostu było już przerażenie sprawy. I oczywiście, ponieważ ta sinusoidalna cały czas nam towarzyszy, więc po jakimś czasie lądujemy, ponieważ nie jesteśmy w stanie tego pomyśleć sobie, lądujemy na drugim biegunie, czyli na wyczerpaniu. Później oczywiście odleżysz chwilę trochę, a później znowu idziesz. I w ten sposób już nie masz tych granic, tylko skaczesz. Raz tak, raz tak. A czasami zdarza się, że pracujesz po 16 godzin na dobę, 20 godzin na dobę, wtedy jest cały czas w tej mobilizacji. Ale opinii 3 mile też nie robisz. Już, to jeden z przykładów. Dlatego zachęcam do takiego trochę spojrzenia na to, że w momencie, kiedy dochodzi do przeciążenia, to rozregulowujemy się. To mówimy o samoregulacji jako naturalnej zdolności do tego. O, mówiłem trochę o tym. Poznawcze, emocjonalne, na płaszczyźnie społecznej, tutaj o tym nie mówiłem, ale wycofanie, konflikty międzyludzkie, ekstremalne wycofanie, jak ktoś mówi, izolacja to jest to, co mogę robić. Pojawi się czasami chęć, jeżeli ktoś komuś coś zrobił, to pokutowania, wycofam się ze społeczeństwa, do nikogo nie będę się zbliżał i tak dalej. Nie należy mi się życie, nie należy mi się dobrej jakości, ponieważ czuję, że to jest zbyt, że nie umiem tego zrobić, bo to jest, bo to są skutki traumy, czyli przeciążony jestem, więc się wycofuję. Lub też oczywiście prowokuje sytuację, gdzie cały czas jestem w konfliktach. Emocjonalne, szok, zamartwienie, żałoba, smutek. To są różne emocje, które w tym momencie towarzyszą, kiedy chodzi o przeciążenie. I na płaszczyźnie fizjologicznej zmęczenie, bóle głowy, bóle brzucha, przyspieszony puls, lękowość, znośny ze snem. Na przykład to są te skutki, kiedy mówimy o przeciążeniu, tak? Na poziomie fizjologicznym. I teraz praca z traumą, tak? Trzy punkty, to bym tutaj, tak do tego wrócę, natomiast chciałbym jedną rzecz odsłonić. Oto. Pozwolę sobie nam zauważyć, że przy pracy z traumą, tak najprościej rzecz biorąc, mamy dwa ruch. Bez zasobów nie pracujemy z obciążeniem. Człowiek, który jest przeciążony, potrzebuje być ustabilizowany. Ludzie, którzy są w traumie, bardzo chętnie dużo opowiadają i chcą o tym opowiadać cały czas o tych trudnych wydarzeniach. To nie ma sensu. Ponieważ on cały czas mija. Pytanie jest, jak jest tutaj. Ta przeszłość cała się pycha, więc siłą rzeczy trzeba go odsunąć na chwilę od tego i skupić się na tym, co jest jego zasobem, co jest jego dobrą umiejętnością, co jest dobrym jego życiem, kiedy żył, jak żył, w jakim momencie, tak? A równocześnie, co teraz jest dobre, co w tej chwili, co on pozwolił przeżyć tą całą sytuację. Mówimy o zasobie. I tym samym za chwilę możemy powoli wracać do przeciążenia. Ja mówię takie powiedzenie, raczej ja mówię takie zdanie, a zarazem pytam. Prost. Jak się zjada słonia? Pytanie proste. A odpowiedź jest, że jest proste. Po kawałku. Nie dasz rady zjeść całego słonia. Trauma jest dokładnie podobna. Trauma jak słonia. Nie możesz go zjeść od razu. Możesz tylko po kawałku. A żeby zjeść, to musisz mieć zasoby do tego. Musisz mieć siłę, żeby to zrobić. Więc lubisz tego słonia, jakąś część. Musisz znowu być głodny, żeby znowu zacząć jeść. Nie możesz coraz bardziej, coraz więcej, coraz więcej. W związku z tym zachęcam do takiego myślenia, że jak mamy trudne doświadczenia, to możemy za chwilę przejść w to, co dobre, dobrego, zbliżyć się do tego, co trudne. Tak? Nie możemy wpadać do pracy ze strony. To już jest dla takich bardziej, którzy się zajmują, żeby to szczegółowo wyjaśnić. Ale w życiu mamy dokładnie podobne. Mamy trudne doświadczenia i dobre, trudne i dobre. Jeśli za bardzo się fiksuję na tych trudnych, to nie mogę zauważyć tych dobrych. I którzy się fiksują na tylko dobrych, oczywiście są tak doskonali, wyjątkowi, że stwierdzają, że nigdy w życiu nic nie spotkało. Wtedy zastanawiają się, czy w ogóle czuli cokolwiek. Ale ta doskonałość jest interesująca. I stąd nie widzą tych słabości, które są też częścią naszego życia. I to jest kolejna kwestia. I tak powiedziałem, że wrócę do tego, bo stabilizacja to jest właśnie to, że zawsze pytamy się, co nas stabilizuje. Co jest moją stabilizacją? Czasami to są znajomi, czasami niektórzy na poziomie ciała mówią, ugruntuj się, to jest takie nowe stwierdzenie. Staj na własnych nogach, poczuj swoje ciało. Tak?
Ale w życiu normalnym to zawsze pytałem się, co nas stabilizuje. Ktoś mówi, lubię czytać, ktoś mówi, lubię mieć dobre kontakty z ludźmi. Tak? To mnie stabilizuje, kiedy mogę porozmawiać. To mnie stabilizuje, kiedy mogę się pograć w piłkę. To mnie stabilizuje, kiedy idę do pracy i czuję się lubiany. To mnie stabilizuje, lubię to robić, co robię. To mnie stabilizuje. To jest to, co mi pozwala osiągnąć stabilizację w tym momencie, że mnie nie wyrzuca w jedną czy w drugą stronę. Jestem w tym miejscu, w którym jestem. I jak już jestem mocniejszy, to mogę się skonfrontować z traumą. Jak jestem słaby, nie zrobię tego. Tego słonia mogę zjadać po kawałku, to jest raz, a dwa, że mogę wtedy zająć się konfrontacją, czyli spotkaniem z tym, co jest trudne, kiedy jestem silny. W bajkach, prawdziwy Grimm czy inne bajki, gdzie bohater wyruszał w podróż, żeby pokonać przeciwnika, smoka, kogokolwiek. Zawsze musi być przygotowany. Zwykle jest przygotowany, wyrusza podróż, trzeba sobie poradzić. Musi mieć swoją mądrość, musi mieć swoje umiejętności, musi do jakiegoś mówi się mędrca, od którego dostaje jakąś konkretną radę, on z tego korzysta, jest, ma umiejętności, siłę i idzie wtedy, konfrontuje się z traumą, czyli jestem słaby. Pokonuje go, a później zadowolony, zintegrował to doświadczenie do swojego życia. Na przyszłość wie, jak się z nim rozprawić. To jest ta siła. I piękno bajek właśnie na tym polega. I to bym chciał, żebyście mogli swoje miejsce gdzieś prowadzić. I tu bym parę słów powiedział o różnych metodach i chciałem puścić fragment filmu nakręconego właśnie w związku z okręgami życia, tak, czyli pracy dotyczące pracy z traumą w grupie, a później możemy sobie ewentualnie chwilę jeszcze pomówić, możecie zadać pytania, jeżeli by was coś interesowało, jak postaram się odpowiedzieć. Mamy dwie formy indywidualną grupową, na którą ja zwracam uwagę. Indywidualna to mamy kontekst, indywidualny to jest praca z klientem, jeden na jeden, tak, grupowa, wtedy mówimy o grupie. Jeżeli chodzi o dziecko i rodzinę, może być rodzinna też, w momencie, kiedy dziecko uległo jakiejś traumie. Pamiętam takiego chłopaka, który strasznie się bał wejść do piwnicy. I pamiętam jak dziś, kiedy rozmawiam z całą rodziną i z nim, pytam się, jak to powstało, a mama mówi, wie pan co, kiedyś szedł, zobaczył, jak dalej się podniósł. I on się strasznie do wszystkiego i był przerażony. I ja wtedy mówię, ok, prosiłem, żebyśmy popracowali trochę w transie. To jest taka technika świadomości Wilsonowska, ale poprosiłem, żeby każdy miał coś swojego takiego. I on wybrał różdżkę Harry Pottera jako coś, z czym sobie poradzi. I po dwóch spotkaniach, on wtedy przyszedł, powrotem ta różdżka przyszła. I ojciec był zazdrosny, że syn miał różdżkę. I mówi, bo to syn powiedział tak, że tata bardzo nie tata chciał mieć tak podobną różdżkę jak ja. Bo ja sobie z tym poradziłem, a ojciec sobie z tym nie poradził. I to było niezwykle zabawne, bo sen ile razy przypomniał o tej różce, to właściwie ta scena znikała. Ta scena w związku z tym przypominaniem sobie, czy wspominaniem sobie, jak jego dziadek się powiedział. Tak? I mówimy, że ponieważ to się działo w rodzinie, wtedy mówimy o tym, że rodzina jest tym miejscem szczególnym bezpieczeństwa, które dziecko może mieć, a bezpośrednio dotyczyło tego dziecka. To znaczy dziecko doświadczyło traumy, a rodzice współuczestniczyli w tej sytuacji. I oni mogą dać wsparcie, dlatego rodzina wtedy jest ważna, żeby wesprzeć rodzice. Tam to się uda. Ale mamy konkretne metody, oczywiście SMART Experience, czyli mówimy o Petera Levina metoda, wydynamiczna wygłania traumy, tutaj Peter Tinkoff, ustawiania intencji, Franza Ruperta, mamy też pracę ze stanami ja, małżeństwo Watkins, MDR-u, to jest... zapomniałem. Psychodramą też się pracuje, równocześnie psychodramą pracy z traumą, PDKS terapią Miltona Ericksona, to już jest takie nie wprost, ale świetne do pracy z traumą. Mamy CHIPS, to jest taka metoda, którą stosuje się z dziećmi i dorosłymi. I technika ekranu, czyli ekspozycji zdarzenia. Mamy różne możliwości pracy z traumą. Tak? W zależności od tego, kto po prostu, z jaką traumą
jaki wam doświadcza. Oczywiście jest jeszcze wiele innych rzeczy, bo nie wymieniłem tu chociażby hipnozy Ericksonowskiej. Ona jest połączona razem z profesjonalami ja. Tam jest to ten element pracy nieświadomości. To już jest taka specjalistyczna część. Ale chcę tylko naszkicować, że osoby, które poszukują pracy i poszukują pracy z własnym problemem, tak, tam, mogą sięgać do różnych. Tyle co do takich informacji dotyczących traumy, także podzielenie się także pewnym pomysłem co do pracy z traumą w grupie, dlatego była ta prezentacja. Jeśli macie jakieś pytania, to możemy chwilę tam poświęcić, żeby się zatrzymać nad niektórymi aspektami tego wykładu. No i później zakończymy.